W tego typu warunkach naprawdę koszmarnie się jedzie, a poruszam się z prędkością dosłownie 20 km na godzinę. Nie ma się jak minąć, jeżeli mamy na drodze dwa samochody, drogi są nieodśnieżone kompletnie, więc warto uważać na siebie. I ważna rzecz, zawsze, czego ja dzisiaj niestety nie wziąłem i zapomniałem po prostu, zabierzcie ze sobą łopatę, w razie gdybyście wpadli w jakąś głęboką zaspę, zabierzcie ze sobą zapasowy zbiornik płynu do spryskiwaczy i przede wszystkim, co najważniejsze, o czym ja już się kiedyś przekonałem, zatankujcie do pełna paliwo przed wyjazdem. Nawet jeżeli utkniecie, nawet jeżeli będziecie musieli dłużej poczekać na pomoc, kiedy będzie chłodno, kiedy będzie zimno, tak jak teraz, minus 10, za parę godzin minus 15 stopni, mając ze sobą pełny zbiornik paliwa, możecie uruchomić silnik i się dogrzać. Pamiętajcie też o kwestiach związanych ze sprzętem. Statyw na przegubach, które otwieramy, zamykamy, wstawiając go głęboko w śnieg, a czasami w wodę, przy tych niskich temperaturach zamarza. Aparat mój jest cały w lodzie w tej chwili. Przy okazji solidny test dla Canona EOS R5, jak on się będzie sprawdzał w tego typu warunkach. Więc po powrocie do domu aparat niech zostanie w plecaku na te kilkanaście godzin, najlepiej następnego dnia go po prostu wyciągnąć, żeby zapobiegać zjawisku kondensacji. Tutaj, po drugiej stronie jest pasieka, ule są przysypane takimi fajnymi czapkami śniegu. Niestety jest ogrodzenie, ale ja spróbuję na 200 mm ustrzelić ten kadr, bo te ule są kolorowe, pomalowane na różne kolory. Widzę żółte, widzę kolory zielone, pomarańczowe. Zobaczymy, jak to w tym śniegu wygląda, więc być może to będzie pierwszy kadr, a jeżeli nie, to na pewno go zobaczycie jako kadr wynikowy, a opowiem Wam coś o jednym czy dwóch zdjęciach. Zapraszam. No właśnie, mamy ten pierwszy kadr i jak widzicie, pasieka, trzy rządki uli kolorowych, do tego ten biały śnieg. Niestety przede mną wyrastają z tego śniegu trawy, których w tym kadrze w tej chwili nie bardzo możecie, których nie bardzo możecie zobaczyć, ale prawda jest taka, że być może one potem w finalnym kadrze na komputerze będą widoczne, nie wiem. Tak naprawdę wkładam w ten kadr wszystkie trzy te rządki, chociaż myślę, że w finalnym kadrze dotnę go w taki sposób, żeby w kwadracie pokazać tylko te dwa rzędy z lewej. No i popatrzmy, jakie mamy ustawienia. Po pierwsze przysłona 9, jak widzicie, korekta ekspozycji na plus 1 EV, ISO 250, ale to już zmieniamy. Tutaj oczywiście ISO 100. Popatrzmy na balans bieli. 5000 kelwinów, taki niech zostanie. Być może później w postprodukcji nieco przejdziemy w chłodniejsze klimaty, zobaczymy. Teraz tam gdzieś z lewej strony przybija się troszeczkę słońce, ale dodając trochę takiego ciepłego światła, widzę to bardziej za mną. No ale cóż, tak naprawdę jeden kadr, opóźnienie migawki o 2 sekundy, aparat cały w lodzie i cóż, wyłączona stabilizacja obrazu, autofokus, oczywiście jak widać tryb preselekcji przysłony, bo tak jest po prostu często znacznie, znacznie łatwiej i szybciej. A przy minus 10 zapewniam Was, że wcale nie macie ochoty aż tak długo czekać na zrobienie zdjęcia. No i jeden strzał F9. Zrobimy sobie dwa kadry z ostrością w dwóch różnych punktach i hej. Ok, ale zrobię jeszcze jedno kadrowanie
bardziej w środek, o właśnie, tak żebyśmy, gdyby to był rzeczywiście kwadrat, żeby troszeczkę inaczej dociąć to zdjęcie, popatrzmy. I jeszcze jeden strzał. Zawsze lepiej mieć zapas, szczególnie jak jesteśmy daleko od miejsca, w którym mieszkamy, na fotografowanie. No dobrze, jedziemy dalej. Jesteśmy w tej chwili nad jeziorem i ostatnie chwile dosłownie zachodu słońca. Jak widzicie, słońce zachodzi na horyzoncie. Ja jestem w trybie preselekcji przysłony, tak jak widać, manualny fokus, wyłączona stabilizacja. I to, co zrobiłem, żeby mieć zapas, już wcześniej zrobiłem kilka zdjęć. Jak widzicie, ustawiłem sobie bracketing ekspozycji, 3 ekspozycje, minus 1 F0 i plus 1 F. Do tego przysłona 10, ISO 100. No i zwolnienie, opóźnienie wyzwolenia migawki. No jak widać, genialnie to wygląda. Kilka wcześniej kadrów było wykonanych, zanim to słońce się zaczęło chować. I to, co widzicie tutaj w tej chwili, to jest 200 mm, ale zobaczycie też kadr na 70 mm. To jest jezioro w miejscowości Piaski i to jezioro jest zamarznięte, ale został taki pas, który jeszcze nie jest przysypany śniegiem, który zbudował tutaj fantastyczną linię wiodącą. Ja teraz sobie przestawię jeszcze autofokus tutaj na dół, przepraszam, fokus na dół. I tu już brakuje kontrastu, jak widać. Włączmy jeszcze system autofokusu, zobaczymy, czy on sobie poradzi. O. No właśnie, tak jak widać, czyli tutaj receptą w tej chwili będzie powiększenie, wyłączenie autofokusu. Popatrzmy sobie, chcemy ustawić tak naprawdę nieskończoność, więc o właśnie, i teraz tutaj zacznijmy doostrzać, tak żeby mieć tą ostrość w kadrze. Dokładnie tak. I teraz jeszcze drobna korekta. Już możemy zrobić sobie jeszcze jeden kadr, ale jak widzicie, słońce już zniknęło i jest po zabawie. Na dzisiaj to tyle, jak widzicie, przepiękna zimowa aura. Było chwilę przerwy w opadach, teraz znowu bardzo gęsty śnieg, bardzo gęste płatki. Dodatkowo wzmaga się wiatr i ta temperatura odczuwalna jest coraz niższa. Pamiętajcie o tym, ja teraz nie mam rękawiczek, ale to dlatego, że wyskoczyłem tylko z samochodu na chwilę zrobić te ostatnie zdjęcia. Pamiętajcie o tym, żeby przy takich warunkach pogodowych zadbać o te kwestie bezpieczeństwa, o których mówiłem wcześniej, ale zabierzcie też ze sobą termos, a nawet dwa termosy. Ja z reguły jeżdżę z dwoma termosami. W jednym mam gorącą herbatę, w drugim mam gorącą kawę, bo bardzo łatwo jest się wychłodzić i jeżeli nie będziecie mieli nic do picia, to gorącego do picia, to będzie Wam po prostu w którymś momencie, czy też może być Wam w którymś momencie zimno. Kapitalny klimat, fantastyczna zima. Tak jak mówiłem na początku, jeszcze będę tutaj w tej części Polski i z pewnością pojeżdżę jeszcze trochę, ten śnieg się utrzyma, więc mam nadzieję na jeszcze trochę fajnych kadrów, którymi będę się z Wami standardowo dzielił na Instagramie, Facebooku, ale być może powstanie jeszcze kolejny materiał. Na dziś tyle. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, moi drodzy. Thank you.
Yeah.